Witajcie na kanale ZeptoBox. Dziś trafia do mnie robot z Elmer Robi. Słuchajcie, więc bodajże 13 lat, służył dobrze. Serię ma 09 na 03, a u mnie to jest domowy. U mnie żona często z tego korzysta, ja też zresztą. I akurat tak się stało, że zaczął wolniej działać właśnie wtedy, kiedy ja z niego korzystałem. Coraz wolniej, wolniej i jeszcze do końca się nie spalił. Ja szpecem od AGD nie jestem, ale przy okazji jak rozkręcam, pokażę wam i zobaczymy, czy uda mi się zdiagnozować problem. Ja na pierwszy rzut myślę, że jest stojan, dlatego że kręcić silnikiem można bez najmniejszego oporu. Czyli jeżeli kręcę tutaj z tyłu, to praktycznie no, nie wymaga to żadnej siły. Tu z tyłu jest do tych różnych przystawek. I tu idzie bez żadnego oporu, więc nie jest to zabrudzenie, podejrzewam, mechaniczne. A bardziej, że coś się wydarzyło ze stojanem. Może z wirnikiem. A przy okazji wam pokażę. Zobaczymy. Słuchajcie, więc po rozkręcaniu zbliżę bardziej tu i przesunę. Będzie, myślę, dostatecznie widać. Widać oczywiście zabrudzenie, ale też znalazłem takiego sobie winowajcę. Może winowajcę, bo widać, że jest przytarty. To jest jakiś zatrzask. Nie wiem nawet od czego jeszcze, bo nie patrzyłem. To jest przycisk do zwalniania tych nóżek, ale to jest ok. No, w każdym razie był w takim miejscu, żeby zarąbiście było, jakby było tylko to. Natomiast tutaj widać, że ewidentnie też jest... O, wy nie widzicie, przepraszam, nie spojrzałem. Tutaj mocno jest już zużyte to kółko jedno. Tak jest całkiem nie najgorzej. I dziwię się, że to by miało coś się wydarzyć. Dużo mąki pozaciągane. Właśnie szczotki. A nie, jest troszkę przypieczony tam wirnik. No nic, pozostaje mi tylko spróbować teraz włączyć. Wezmę na... A, bo tu jest turbo. Łączę to po prostu... Aha, to było wyłączone. Łączę na jedynkę, czy tam trójkę. O, trójka jest. I zaraz zobaczymy, czy mi to ze stołu zeskoczy. Czy też nie? Okej. Coś mi tylko przyciera. A tutaj. Geniusz, ale słychać było, że próbuje to pracować prawidłowo. Za chwilę wrócę. No słuchajcie, więc po takim wstępnym włączeniu wygląda na to, że tylko ten plastik tam przycierał i powodował spowalnianie tego wszystkiego. Więc jeszcze raz włączę na pełnych obrotach. Tak, jest dobrze. Słuchajcie, niesamowite jest to, jaka prosta jest przyczyna nieraz awarii, a my płacimy za takie naprawy. O, widzicie? To pękło od któregoś... To już musiało bardzo dawno być pęknięte, tylko teraz dostało się niestety w takie miejsce, że zaczęło przecierać silnik, który pracował bardzo, coraz wolniej. No, już oczywiście też... To, że tu jest wytarte bardziej to kółko, już zdecydowanie. Jedno z tych dwóch kółek. Tak na pierwszy rzut oka już to widać. Oczywiście całość wydmucham teraz sprężonym powietrzem, umyję i poskładam. I myślę, że od cała awaria. Słuchajcie, dopiero teraz mi się przypomniało, że nie pokazałem wam efektu początkowego, ale wierzcie mi na słowo, że po łączeniu ten robot coraz wolniej pracował, tak jakby pod obciążeniem. Natomiast w tej chwili
po zmontowaniu robot. No właśnie, już wiem chyba do czego to było. To było do tego, żeby tutaj się odbijało i szło to włączyć. Tak on po prostu spowalniał. Czyli jak ja go włączyłem, tak on robił. I aż prawie do zatrzymania. Natomiast już wiemy, do czego był ten zatrzask. Myślę, że jak tego nie naprawię, to już mogło być pęknie do dawna. Czyli po włożeniu łopatek mieszających, tak można tak to nazwać. Nie wiem, jak to fachowo się nazywa. Także nieraz tak, słuchajcie, warto. Właśnie ten kanał jest po to, żeby pokazać, że nieraz warto coś rozkręcić, chociaż ktoś może nie być fachowcem w danej dziedzinie. Warto coś rozkręcić, bo może się okazać, że będzie taka błahostka jak tutaj. A zaoszczędzone mamy nawet i 50 i więcej złotych, już nie mówiąc o ewentualnych naciągaczach, tak jak na programie Usterka często pokazują, że silnik, wszystko by wymienili tu ze środka i powiedzieli, że to wtedy dopiero poszło coś zrobić, nie? A ze względu na to, że do tego mam miskę, jeszcze wszystkie inne rzeczy, dlatego nie chciałem się go pozbywać. No, także w tej chwili się tu ewidentnie to przypilnowuje, ale wiadomo, że po włożeniu łopatek to wypchnie ten przycisk tutaj do góry, który kurwa też działa bez problemu. Dzięki serdeczne, słuchajcie, łapkujcie te moje filmiki, bo widzę, że pod niektórymi jest są tysiące oglądnięć, natomiast subskrypcji nie ma, a szkoda, bo powiem wam, że to bardzo motywuje do pracy. Jeżeli takowe subskrypcje są, no i chce się mi filmować właśnie, bo nieraz takie zajrzenie z filmowaniem do urządzenia trwa kilkadziesiąt minut, a zrobienie urządzenia bez filmowania to jest po prostu nieraz i 5 minut i mam temat załatwiony, a właśnie to filmowanie też zabiera czas, mimo że ja już nie obrabiam, tylko staram się to ciąć od razu, nie nagrywać niepotrzebnych rzeczy. Pozdrawiam, do zobaczenia.